Dzień sportu pod znakiem fit. To nie pierwsza tego typu akcja w Bolesławieckim Ekspresie. Dietetyk, fizjoterapeuta, specjaliści od sportu tłumaczyli młodziakom, jak wieść zdrowe życie, aby około 30 móc bez kłopotów zawiązać buty. Jest to wychowanie fizyczne, zajęcia 3-4 razy w tygodniu, wychowanie fizyczne na sali. Do tego dochodzi basen 2 razy w tygodniu. Każda klasa ma basen, dzieci są dowożone, odwożone do szkoły na basen. Także no w sumie z tego słyniemy, że dzieciaki wszystkie pływają. W Ekspresie mamy naprawdę bardzo fajny WF, mamy bardzo dużo ćwiczeń pokazanych. Nasz WF-ista właśnie pokazuje nam różne fajne ćwiczenia, bo tak naprawdę wcześniej mój WF wyglądał w ten sposób, że no dostawałyśmy piłkę, robiliśmy sobie same rozgrzewkę i no i to było tyle. A tutaj właśnie mamy szansę się rozwijać właśnie pod tym kątem sportowym. Mi najbardziej w WF-ie podobają się jakieś aktywne zabawy, ale też nie lubię za bardzo się przeciążać ćwiczeniami. Oprócz tego Ekspres oferuje zajęcia jogi, ping-ponga, taniec towarzyski, treningi piłkarskie. To sporo, zważywszy, że szkoła nie miała do tej pory własnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Mimo to są sukcesy. Jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe, opływanie głównie, bo w tym jesteśmy najmocniejsi, zajęliśmy ostatnio z dziewczynkami ze szkół podstawowych 2. miejsce w województwie, także jest to ogromne osiągnięcie. I jesteśmy z tego dumni. Dzieci pływają 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w soboty są dodatkowe zajęcia, jeszcze 1,5-godzinne, więc dzieci chętnie przychodzą na basen. Mamy złotych medalistów na zawodach okręgowych w Zgorzelcu, w Lubaniu, teraz byliśmy złoty medalista w stylu dowolnym, w stylu grzbietowym, w kategorii wiekowej 2008. Nawet w tych najmłodszych dzieciach w kategorii wiekowej 2010 na ostatnich zawodach zdobyły złote medale. Najgorzej to się zasiedzieć i wyhodować boczki. Później tu strzyka, tam łamie, pojawiają się kompleksy związane z tuszą. Młodzi ludzie są na to szczególnie podatni i wrażliwi, ale wielka w tym zasługa rodziców i zwolnień z WF-u. Według mnie ważny jest zdrowy tryb życia, dobra dieta, dbanie o siebie, też sport, bo nie można tak się zasiedzieć. To też niezdrowe dla organizmu. No myślę, że jest to niepotrzebne i że rodzice nie powinni tak robić, bo szkodzą dzieciakom. Dziecko powinno od najmłodszych lat cały czas brać udział aktywnie w życiu, cały czas prowadzić aktywny tryb życia, zdrowo się odżywiać. Z tym odżywianiem wiadomo, że jest różnie, ale jeżeli chodzi o sport, to dzieci, rodzice, którzy zabraniają dzieciakom aktywności fizycznej, szkodzą tylko i wyłącznie dziecku. Już niebawem Ekspres będzie miał własną salę gimnastyczną, która w zasadzie już jest gotowa, czeka tylko na odbiór techniczny. Dzieciaki zaczną trenować na swoim, wtedy sukcesów sportowych będzie jeszcze więcej.